Witam Państwa serdecznie na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Chemii, na naszych spotkaniach z cyklu Chemia na Sygnale. Cykl ten został zorganizowany w ramach spotkań z nauką, które trwają od marca do maja 2021 roku na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Egzamin maturalny, poziom rozszerzony, 16 maja 2018 roku. Zadanie 9. Kwas siarkowy 6. W temperaturze pokojowej jest oleistą cieczą o gęstości prawie dwukrotnie większej niż gęstość wody. Czysty, bezwodny kwas siarkowy 6 ulega częściowej autodysocjacji, dzięki czemu przewodzi prąd elektryczny. W wyniku reakcji kwasu siarkowego 6 z wodorotlenkiem sodu, której stosunek molowy substratów jest równy 1:1, powstaje wodorosiarczan 6 sodu. Wodny roztwór wodorosiarczanu 6 sodu charakteryzuje się kwasowym odczynem, ponieważ jony obecne w roztworze ulegają reakcji zgodnie z poniższym równaniem. Stała równowagi opisanej reakcji w temperaturze T jest równa 1/100. Rozpuszczono 0,6 g wodorosiarczanu 6 sodu we wodzie i otrzymano 100 cm roztworu o temperaturze T. W tym roztworze reakcji z wodą uległo znacznie więcej niż 5% jonów wodorosiarczanowych 6. Oblicz pH tego roztworu. Wynik końcowy podejść z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Wypisujemy dane z zadania. Mamy podane masę soli 60 g. Ze wzoru naszej soli możemy obliczyć masę molową. 120 g na mol. Mamy podaną objętość roztworu 100 cm sześciennych, zamieniona na decymetry sześcienne 1/10 oraz stałą równowagi opisanej reakcji 1/100. Szukane pH. Z podanych danych możemy obliczyć ilość moli oraz stężenie molowe roztworu. Żeby obliczyć pH, potrzebujemy wiedzieć, jakie było stężenie jonów oksoniowych w roztworze. Wzór na stężenie jonów oksoniowych równa się alfa razy stężenie molowe całej soli. Ponieważ alfa jest powyżej 5%, nie możemy skorzystać ze wzoru skróconego. Ka równa się alfa kwadrat razy stężenie molowe. Korzystamy z pełnego wzoru Ka równa się alfa kwadrat razy stężenie molowe przez 1 minus alfa. Po wymnożeniu mianownika razy Ka otrzymujemy Ka minus Ka razy alfa równa się stężenie molowe razy alfa kwadrat. Po przeniesieniu na jedną stronę otrzymujemy równanie kwadratowe. Stężenie molowe razy alfa kwadrat plus stała równowagi razy alfa minus stała równowagi, równa się 0. Wzór na deltę b kwadrat minus 4ac. Obliczamy deltę, a po obliczeniu wyciągamy z niej pierwiastek. Dysponując pierwiastkiem obliczamy alfa 1 oraz alfa 2. Ponieważ alfa 1 jest poniżej 0, bierzemy pod uwagę alfa 2. Mając obliczone alfa 2, wykorzystujemy, podstawiamy do wzoru na stężenie jonów oksoniowych. Alfa razy stężenie całej soli. W przybliżeniu stężenie jonów oksoniowych wynosi 18 tysięcznych mola na decymetr sześcienny. pH równa się minus logarytm ze stężenia jonów oksoniowych, a to się równa minus logarytm z 18 tysięcznych. Ponieważ z tablicy logarytmicznej nie możemy odczytać takiego logarytmu, musimy go rozbić na dwa prostsze logarytmy. Logarytm z 18 setnych razy logarytm z 1/10. Odczytujemy logarytm z 18 setnych, 0,745 oraz z 1/10, 1. Ponieważ przed logarytmem mamy minus, minus i minus daje plus, pH 1,745. Odpowiedź pH tego roztworu wynosi 1,745.
Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do odwiedzania strony Wydziału Chemii, Facebooka Wydziału Chemii, a także Instagrama Koła Naukowego Chemików Pozyton. Zapraszam również do subskrypcji tego kanału oraz do zapoznania się z filmami w karcie po prawej stronie.